Dużo nie, nie raperów, ale influencerów mówi, że a u nas tam, jakby się wylało i by wyszło, coś jest w świecie rapu. Koncerty, rzeczy, które działy się po koncertach, na afterparty i tak dalej. Tam jest tyle syfu. To żaden raper w życiu 14-latki na hotel. Nie wziął, bo to wiesz, myślę, że dużo afterów w życiu raczej zaliczyłem, szczególnie kiedyś. I nie widziałem takich sytuacji, o których yy, mógłbym powiedzieć teraz: o, nie, no, rzeczywiście, kurde, no, wtedy to się działo, wiesz. Gdzieś tam były rozmowy z Prime'em, ja te, gdzieś tam tą walkę wstępnie zaakceptowałem, że z chęcią się z nim zmierzę ale z tego co wiem, to on nie chciał, nie? Widziałem komentarz, miał sporo lajków, przykro mi się go przeczytało, ale przykro pod tym kątem, że to piszą osoby, które nie znały ani mnie, ani Tomka, ani naszej relacji, że o, z Buku poszedł do cloud, to pewnie Tomek się w grobie przewracał. Dzień dobry Państwu, cześć. Cześć. Cześć Michał, z Buku. Cześć Tomek. Eee, kurde, wiesz co, jak Cię zobaczyłem, to ile Ty masz wzrostu? Jak ja wyczytałem, że Ty w kosza grałeś. Aha, gdzie, wiesz co, <laughs> próbowałem bardziej, ale te na, na, na pozycję rozgrywającego, 1,80m. Ale wiesz, nie no, no nie jest aż tak mało, natomiast yy, chyba, wiesz, nie, jeżeli się interesowałeś koszykówką, albo ktoś się interesował, to były takie mm, postaci w historii NBA, jak Maxi, Bakson chyba grał właśnie, no nie chcę teraz przekręcić jego nazwiska, ale on miał chyba metr 60 i tam pod nogami przemykał. Był taki Nate Robinson, co wsadzał nad Dwightem Howardem, a też Bozia go nie obdarzyła mm, wielkim wzrostem, więc. zdarzają się i tacy. Mały ale wariat, jak to mówią. Zdarzają się i tacy. Słuchaj, no i co? We Frikach? kolejny raper, który dołącza do Frików? Tak. To jest jakaś zajawka czy kasa? O, od razu z grubej rury, mówisz, tak? Eee, wiesz co? Nie, no to wiesz, to ja to, no, się nie, tutaj no, dla kasy to się Ja myślę, że, ja, ludzie myślę, że... I nie, nie? ja myślę, że się nie da tego zrobić jednego bez drugiego. W sensie musi być jakaś zajawka, żeby w ogóle w ten świat wejść. No bo to jest stresujące jednak wyjść się z kimś napierdalać. Jest, jest, Więc wiesz, w tym musi być jakaś zajawka. No bo jak nie będzie zajawki, to w ogóle nie, przeby nie, prze nie przejdziesz tego okresu przygotowań tego wszystkiego. Sorki, więc. Więc zajawka, no i oczywiście też yy, kasa, nie, żeby, żeby można było przy tej zajawce dodatkowo sobie zarobić, więc myślę, że te dwie rzeczy są jakby połączone ze sobą tutaj. Ale ogólnie ty trenowałeś mimo, znaczy tak czy owak trenowałeś, czy po prostu teraz jak dostałeś walkę, to zacząłeś trenować? Wiesz co, wychodziłem sobie na jakiś boksik, yy, tak naprawdę amatorsko, ale to... To nie były jakby, wiesz, takie m, cykliczne treningi, więc no nie, nie powiedziałbym, żeby to był, wiesz, że trenowałem. Raczej bym powiedział, że nie trenowałem, raczej sobie tak chodziłem, na przykład zamiast na trening kardy, poszedłem sobie na grupę Godzinkę okay. boksu, wiesz, nie nazwałbym tego trenowaniem, a teraz przestawiłem te tory e, z. 180 stopni i wiesz i robię kurczę dużo treningów 9 chyba tygodniowo ja. do walki więc więc a pierwszą tak jak powiedzmy powinien robić każdy jak, za, jak trenują moi koledzy z sali do zawodów wiesz sportowych typowo więc więc jakby no Wiem już, jak ten chle chleb smakuje, że tak powiem. No i ciężko smakuje trochę, nie? Ciężko, walki mam właśnie... Walki to są kurde, to ja też nie, nie wiedziałem. To jest, to jest tak, y, y, całościowy sport, czy musisz, wiesz, ogólnorozwojowy. Wiesz to jest masakra. i masakra. To jest po pierwsze, po drugie, też bardzo dużą rolę tutaj zauważyłem, odgrywa psychika. Fajnie, bo poznałem sam siebie od nowa, jakby testowałem swój charakter. No i jest to ciężki kawałek chleba, więc jakby deprecjonowanie, czy to są friki, czy nie są friki, jeżeli ktoś do tego podchodzi na sportowo i, i przykłada się do tych treningów, to, to, to już jakby jest szacunek, bo ja wiem, jakby ile mnie to kosztowało teraz um, w przygotowaniach, ile krwi, potu, łez i, i, i także... Ale wiesz co, psychika tak, psychika jest bardzo ważna, Ty jeszcze w sumie w mojej opinii nie wiesz do końca, bo póki tam nie wyleziesz w pełnej hali, a to jest, teraz będzie Cloud w Łodzi, nie, więc tam jest już kawał hali, pierwszy w sumie klaut na tak dużej hali, mm -hmm. nie, bo była pierwsza <laughs> gdzieś tam na Torwarze, to jest mała, później ta studyjna, a teraz w Płocku studyjna, a teraz jest na dużej hali, więc wtedy jeszcze ta psychika, czy jak ona u ciebie zagra, nie do końca wiesz, ale jeszcze ważny w sportach walki, co mnie najbardziej bolało, to jest tlen, a robienie tlenu po prostu boli, całe płuca, wszystko cię bo Boli, boli, natomiast akurat wiesz, tutaj e, się przyłożyłem, jakby do tego. Nie, tak jak mówisz, nie jestem w stanie CRSW, chciałbym Ci coś powiedzieć e, odkrywczego, bo tak jak mówisz, nie wiem, nie znam tego jeszcze, nie wiem jak zagra, właśnie wiesz. E, mój organizm, moja psychika, właśnie na tą hale, na to wejście do klatki. E, już wiem, że wiesz. E, co innego jest fajnie tarczować i pracować na worku. Jak wchodzisz na sparring, to jest bardzo e, ciężko przełożyć to, co umiesz na, tak, tak. na worku, przełożyć na sparring, więc już wiem, że to jest. E, no dużo, dużo czynników, jedno. dużo czy a walka to jest jeszcze coś innego, więc wiesz, wszyscy mi to mówią, e ale tak jak mówię, ja jakby podszedłem do tego w ten sposób, że wiem, że ten okres, który przetrenowałem, który zrobiłem, to zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić w tym czasie, żeby do tej walki się jak najlepiej przygotować. od dawna jak czasowo? Ty jakby jak zacząłeś, dostałeś tą propozycję, to zacząłeś? Jak długo jesteś w takim treningu? Wiesz co, no powiedziałbym, że tak cztery miesiące gdzieś tam, o, to... bo miałem początkowo mieć walkę na grudzień, przygotowywałem się okay. trochę na grudzień. Robiłem już właśnie stacje tlenowe, wiesz, zajazdy, okay. więc gdzieś tam ten tlen się polepszył. Potem troszeczkę sobie w grudniu pofolgowałem. Jeżeli chodzi o, 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 to, o, to, o te treningi, bo było wiesz, święta, Sylwestry i tak dalej. Tak. A potem od stycznia teraz już jestem też w cały czas przygotowany. no to, nie, no to spoko, jak, jak na frika spoko, bo to wiesz, czasami niektórzy pójdą na pięć treningów, ale, ale, ale jak już te parę miesięcy, przynajmniej te trzy miesiące przed walką, to jest, luz. a powiedz mi, od dawna bo mówisz, że na grudzień miałeś być, a od dawna cię ktoś tam podpytuje i tak dalej. No bo ty jesteś popularną osobą i friki w ten świat rapu tak patrzą dość często. Często, wiesz, często co? tak i, i i łaskawie, powiem ci że gdzieś tam rozmowy były już do Okej, okay. jeszcze jak był High League to, to gdzieś tam rozmowy jakieś były, ale ja jeszcze wtedy się wahałem, też nie, nie do końca czułem jakby czy to będzie dobre, ale w końcu jakby się, wiesz, to myślę może, że tak powiem przetrawiłem ją i, i, i pomyślałem sobie, że kurczę, no czemu nie, czemu miałbym nie spróbować, wiesz. Dużo ludzi gdzieś tam, pewnie będziesz też chciał do tego nawiązać gdzieś tam, wiesz, no komentarze wiadomo, że są skrajne i dobre i, i złe, natomiast ja wiem ile poświęciłem jakby y, siebie i na i, ile swojego czasu, ile ile właśnie tego y, potu na, na, na sali, więc wiem, że. Czy to by była, wiesz, federacja typowo sportowa, a robiłbym to samo i zarabiał mniej pieniędzy? Tak, czy to tak? będzie freak? To jakby nie ma, nie ma znaczenia, wiesz. Ja, ja, jakby też nie schowałem nagle swojej dumy, honoru i wartości, wiesz, w kieszeni, i przychodzę do tego świata i będę udawał, że, że jestem jakimś kurde, wiesz, freakfighterem i będę tutaj świrowo pawiana. Po prostu przychodzę jako ja i, i tak stąd też wyjść, wiesz, co mi chodzi? Ja uważam, że akurat w waszym przypadku, w waszym mówię o raperach, czy w ogóle o, o, czy o muzykach, czy o powiedzmy jakimś tam, kto już był aktorem i tak dalej ale i to to, friki są fajne, bo wiesz co oprócz tej kasy, oprócz tego, że ta forma się poprawia, że się lepiej czujesz. To, to daje jeszcze większą rozpoznawalność. Wszelki mają potężne zasięgi, nie? Wiesz, jako one. I ty, jak wychodząc na konferencję, jakby docierasz do nowych ludzi. Także ja uważam, że jakikolwiek jakiś influencer, który czy w internecie, czy w muzyce, czy w czymś robi, to to jest jeszcze to przełożenie, że wiesz, ty no zrobisz tak, kasę tak. jednorazowo za walkę, ale ktoś się o tobie dowie, jak się ty zaprezentujesz na konfie, co o sobie powiesz, to wiesz, są nowi ludzie, nie nawet od teraz Jasne. ten wywiad. Ja podejrzewam, że akurat nie mam dużo widzów, którzy słuchają yy, na przykład yy, rapu. Pewnie tak, pew ale, ale nie wszyscy. I pewnie często teście pierwsza z zobaczy. Także te same friki dają duże, duże zasięgi. Tak, nie? no to wiesz, to też jest jakby aspekt, który aspekt, który ja gdzieś tam przemyślałem, podejmując tą decyzję, gdzieś tam też miałem to w głowie, więc, więc tak jak mówisz, no, kondycja, wiesz, lepiej się czujesz w swoim ciele charakter też wiesz dużo pisałem tekstów moja muzyka y, często towarzyszy galom sportu mam dużo znajomych wśród y, wśród fighterów y, często wyprowadzałem chłopaków do, do gal sportowych więc ja ten świat gdzieś tam y, można powiedzieć trochę przez szybę tak gdzieś wiesz y, dotykałem ale gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam tam y, gdzieś tam gdzieś tam się kręciłem wokół tego sportu y, mówię troszeczkę z innej strony ale przede wszystkim też poznałem jakby ten kawałek chleba, właśnie ten, ten, ten ciężki kawałek tutaj z, od strony trenowania i, i też jakby teksty, które pisałem nabrały dla mnie też takiego drugiego, nowego znaczenia. Już sam siebie sprawdziłem, sam siebie testowałem i teraz jakby jeszcze bardziej się podpisuję pod tym, pod tym wszystkim i mm, miałem taki wers nawet na nowej płycie, że często Łatwo jest motywować mi innych, a ciężko mnie jest motywować samego siebie. I moja muzyka właśnie często dziś to motywuje ludzi do jakichś działań, do treningów, czy, czy towarzyszy ludziom przy treningach. I w końcu yy, zadziałała też na mnie i my zmotywowałem sam siebie też często właśnie swoimi kawałkami nawet. Nie? Na no właśnie to, wiesz, to miałem to pytanie zadać później, ale jak jesteśmy przy tym. Yy i mnie zawsze zastanawia, czy muzyk słucha swojej własnej muzyki, czy mu się własna muzyka podoba, jak jest u Ciebie. Jak to jest? Ty <laughs> robisz kawałek i yy, nawet, wiesz co, bo niektóre kawałki się lepiej przebijają, niektóre gorzej. Ty już robiąc go wiesz, że to będzie przebój, to będzie mniejszy przebój i czy na co dzień Ci Twoja własna muzyka towarzyszy? Tak, myślę, że tak. No może nie na co dzień, ale no, wiesz, na treningach, yy, yy, na treningach, yy, no w sumie inaczej. Jak miał odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałbym, że tak. Nie wiem, jak jest u innych artystów. Myślę, że Przede wszystkim jakby na etapie produkcji każdy musi tego słuchać, bo no tak, poprawiasz miks, no tak, nie wiem, robisz tak. tam Zmiankę pracujesz jakoś, na pracujesz nad tym, więc na tym etapie produkcji tego kawałka każdy z artystów przynajmniej powinien e, Słuchać tego kawałka i właśnie e, dopracowywać go. Nie wiem, jak mają inni artyści, ja myślę, że raperzy to są tacy, wiesz, trochę narcyzy, więc e, Więc raczej słuchają swoich numerów, a jeżeli nie, to pewnie kłamią, a, ale tak naprawdę, no mm, Wiesz, no, ja robię muzykę, której też chciałbym sam słuchać, w sensie taka, która mi się podoba, nie? Jakby nie wypuszczam kawałków, które mi nie siedzą, nie? W sensie. Miałem parę kawałków, które nie weszły na przykład na płyty, bo po prostu nie byłem do nich przekonany w 100%, więc je odrzuciłem. Eee... I zdarza mi się, że sobie jadę autem i leci mój na przykład kawałek jakiś na playliście i go nie przełączam raczej. Okej. Okay. Okej. Okay. A powiedz mi, bo dla was yy, raperzy są w ogóle dla mnie ja mało słucham rapu, to od razu mówię, yy, zwłaszcza polskiego, także fajnie mnie znać, ale nie jesteś pierwszym Polskim, z którym rozmawiam, jakoś sobie dałem radę, więc yy, nie będzie źle, ale u was to jest troszeczkę yy, ja tak widzę to z boku, że to jest trochę religia, tak? To znaczy yy, Uważam, że dla muzyka popowego ta muzyka nie jest aż tak ważna jak dla was. To znaczy, wiesz, sam przekaz, sama, yy, sam tekst i tak dalej, że u was jest trochę inaczej. I czy ty traktujesz całą inną muzykę właśnie inaczej, a rap jest dla ciebie czymś innym, czyli jest to dla ciebie tylko gatunek muzyki? Nie, jest tak, jak mówisz. Natomiast jakby myślę, że to się bierze też z tego, że ja piszę teksty od siebie, o, o życiu. Wiesz, popowy artysta często jakby wykonuje teksty też, których sam nie pisał, no i one często są takie, wiadomo. No. Yy trywialne, wiesz, tak, lekkie, łatwe i przyjemne, bo taka, taka ma być też muzyka. Natomiast ja piszę często o historiach swoich, o historiach swoich ziomali, o tym, co mnie otacza, więc ta muzyka przez to już jest jakby e, zakorzeniona we mnie i związany jestem z nią z tego tytułu. E, dlatego myślę, że jest tak, że ta muzyka trochę jest dla mnie jakby taką religią, ale już nie mam tak, że wie, że youtuber nie może, może kiedyś tak e, myślałem, że wie, że to jest świętość i, i że do rapu, sakrum, że tak, tak że raptów. wiesz, te, mam zupełnie teraz już inne podejście na ten temat. Uważam, że jak ktoś chce się bawić i spróbować sobie, nie wiem, rapować, to może to zrobić, bo mm, no bo czemu nie tak naprawdę, czyli ja nie będę nikomu zabraniał, wiesz, czegokolwiek. Eee, I nie podchodzę już tak do tego eee, właśnie, że, że to jest wiesz, sakrum i, że, i że, że rap tylko dla raperów, no bo kto o tym ma decydować, kto jest tak. raperem, kto nie. No to to, to właśnie wtedy też rozmowie ze mną powiedział, bo to nie jest tak, że ja Jacek Graniecki jestem specjalnie do tego predestynowany, żeby to robić. Kurwa, ja jestem wybrańcem a ty nie możesz, bo ja ci tak mówię, będę bronił teraz rapu, wy nie możesz. Ja w ogóle nie neguję tego, że ludzie sobie nagrywają rap. Tede to w ogóle, wiesz, latał jakby po różnych gatunkach muzycznych i, i w sumie, jak robił to pierwszy, to go hejtowali, a później robili to wszyscy, wszyscy czyli, nawiązywali i tak dalej. Więc to już nie jest taka trochę świętość. A jeszcze a propos rapu, to jest dla ciebie takie coś, bo ten rap polski jest chyba trochę specyficzny, nie? Bo rap jakikolwiek, czy ze Stanów, czy z innych, nie jest aż taki właśnie kurde, jak to nazwać, nie uliczny, blokowy, ale ten nurt taki... Yy, Polski jest jeszcze, jeszcze bardziej specyficzny, co? Wiesz co? Kurczę, i tak i nie, bo wiesz, popatrz na to, że jak posłuchasz amerykańskiego czy niemieckiego rapu, to ładnie mówiąc, dużo chłopaków się na tym wzoruje, żeby nie powiedzieć kopiuje. Mhm. Ale to chyba też jakby jest od histo w historii rapu zawsze tak było, tak, że no, nie jesteśmy pionierami w tym, e, ta muzyka gdzieś tam w innym miejscu świata powstała, e, a my to za, 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 Zadoptowaliśmy zaadoptowaliśmy. Zaadoptowaliśmy do tego słowa, mhm. zaadoptowaliśmy to na swoje, swoje podwórko i przez to właśnie to jest polskie, bo, 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 mhm. bo, bo, bo jest nasze i, i tak dalej. Natomiast wiesz, no są jakieś trendy muzyczne, które się przejawiają myślę ogólnoświatowo. Nie? Okay. Więc, więc nie. Do końca jest tak, że, że, mamy, mm, że mamy jakieś, nie wiem, swoje na przykład, yy... a szkoda myślę, że nie mamy jakby takich, wiesz, typowo jakichś odłamów. Yy... Rapu, jak na przykład, nie wiem, Drill Vue czy, czy właśnie mm, jakieś takie różne nowinki, które ze Stanów przychodzą. Fajnie, jakbyśmy może coś samego, sami swojego w, kiedyś wymyślili. Powiedziałeś o niemieckim rapie, no to może przejdźmy od razu do Sentino, bo to chyba miałeś z nim beef. Miałeś, masz, Wiesz, co nie, nie, ja to już odpuściłem sobie. W... Bo teraz jest znowu na topie, dlatego też się pytam nie bez kozery, bo znowu teraz ja musi się z nim tak strasznie kłóci, że znowu ten beef ich jest taki. No to ja nie jest beef raperski, nim, ale. Ja chyba z nim beefu nie miałem, tylko gdzieś tam się wywałem więc. Gdzieś tam takie, m, nawet nie powiedziałbym, że to zaczepki, bardziej takie uśmieszki, wiesz, że y, tam gdzieś parę razy skomentowałem, wiesz, co na to Sentino, co na to Sebastian, a co na to Alvarez, nie? Bo tam Aha. jest e, trzy postacie w jednej osobie, natomiast ja też myślę, że on ma jakieś tam chyba. Ten really jest oh, So, deswegen, on Stwierdzone problemy zdrowotne, więc nie jestem osobą, która się naśmiewa, wiesz, z, tak. z osób, które, które mają jakieś problemy psychiczne, bo to w tych czasach jest naprawdę. Mm, no tak. po, duży problem, o, może tak bym to ujął. Sam, czy może nie przychodziłem jakichś stanów depresyjnych, natomiast byłem wśród e, Ziomali, m, których już niestety z nami nie ma, którzy się mieli. M, mieli różne życiowe prze, przeloty i, i, i wiem, jak to może y, w głowie siedzieć po prostu. Więc ja jakby trochę Sentino odpuściłem. No nie masz z nim tak jakby, no te, teraz na dzień dzisiejszy... Ja go nie, nie znam też, tak awantury. nie, nie, nie nie, znam, nie, nie mam awantury, wiesz. No nie, nie, nie rzuciłbym się na niego, gdyby tutaj nawet przechodził, wiesz co <laughs> okay. Mam luz z tym tak naprawdę, trochę też, wiesz, dojrzałem, mam 32 lata, wiesz, założyłem rodzinę, mam wspaniałą narzeczoną w maju, y, żonę, o. Y, córeczkę. Y, Ogłaszałeś to już gdzieś? 嗯。Uh <laughs> Chyba na koncercie w prudniku, ale Aha. raczej tak w internecie tego nie okay. mówiłem. Więc... Czyli co w maju bierzesz? W maju biorę ślub, ślub tak. Super. Z, z narzeczoną teraz. Dzieci nie masz? Yy, moja narzeczona ma córeczkę. Okej. Okay. Yy, natomiast, natomiast, no wiesz, yy, żyjemy razem w jednym, w jednym domku, więc yy, to jest moja rodzina, nie? Okay. Więc też ją, Ty też nie na... miałeś wcześniej dzieci? To nie, to nie. To jest moja, moja narzeczona mm -hmm. ma właśnie córeczkę. Ten, to fajnie. Yy, 14-latkę, więc też chcę być dla niej przykładem, wiesz. Troszeczkę mi się zmieniło właśnie To jest Lotte White? Dokładnie tak. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Eee, tak. Więc jakby też mi się zmieniły priorytety w życiu, wiesz, no trzeba, trzeba, trzeba dojrzeć kiedyś, wiesz co dzi? No właśnie, i a propos dojrzeć, to ja tutaj mam kurde, fajne te, te wątki się gdzieś łączą. Czy teraz, bo w ogóle chciałem Ci powiedzieć, bośmy się nie znali wcześniej, tak? Tam dwa razy przez rozmawialiśmy, mamy wspólnych znajomych, tylko też pozdrawiamy i zamyślaka i arka, e, ale bardzo się inteligentnie i spokojnie wypowiadasz. Masz duży zasób słów, no to może też i kwestia e, tego zawodu, który wykonujesz, czyli wiesz, no musisz tekstowo być mocno, ale bardzo dobrze się wypowiadasz, ładnie dobierasz te słowa i przede wszystkim Cię, ja uważam, tak? Bijeszcie Ciebie taki dość e, spokój i dojrzeć. Czy wracając do tych czasów wcześniejszych zrobiłbyś tak samo z kamerzystą? Jesteśmy właśnie pod domem typa, który chodzi z workiem na głowie. Mówię na niego kamerzysta. Dzwonimy po ale nie otwiera nam drzwi. A to kurwa trochę kulawo święte. że nie ma dla nas jakiegoś osobnego talerza. Na pierdzej, wpuść nas! A tak naprawdę to jest frajerem zwykłym. Wiemy gdzie mieszkasz. I pamiętaj, że nigdy nie będziesz raperem. Pojechałbyś do niego pod dom i pukałbyś? O tej trzeciej, czy tam nie trzeciej, do żadnego. co, nie wiem. kurczę, chyba bo teraz ten, chyba tak, ten zbuku, tak. którego tu okay. widzę, trochę mi się przeczy z tamtym. Okay. Rozumiesz, stąd to, to wiesz moje co? pytanie. powiem Ci tak, zrobiłbym to, ale bym tego nie nagrał. Już ci powiem dlaczego. Bo ja nie pojechałem do niego, żeby sobie nabić jakieś tam, wiesz, punkty w internecie czy coś, tylko tutaj może dużo ludzi o tym nie wie. On jak ja z nim się chciałem dzwonić i wyjaśnić sprawę na. O co tam w ogóle chodziło? Przypomnisz, jakby widzowie nie chodzili, by się coś tam się wyzywali, do mnie tak? w jakimś tekście spróu? gdzieś tam zaczął mnie, no nie wiem, można powiedzieć, że zdisował gdzieś tam. W tekście zaczął też rapował. Coś tak? tam no, próbował. sobie próbował rapować. Mhm. Mhm. Tak, próbował, bardziej bym powiedział. Mhm. Coś tam sobie, wiesz, rapował i gdzieś mnie tam poczuł się chyba dotknięty przez jakiś jeden z moich tekstów w ogóle w kawałku list do Hady, bo mam taki wers, że właśnie. Napdzić to nie podwórka tylko YouTube, że coś tam no, sami sobie zakładają na wory. Yy, no wiesz, no więc taki. Yy, wiesz, samemu się spakować do wora, tak, sam tak, chyba wiesz, no co tak, to znaczy. Tak, nie? tak. tak, tak. Więc, więc to, to nawet nie był taki wiesz, poc pocisk personalnie do niego, tylko taki rzucony wers i on gdzieś się poczuł chyba dotknięty tym i gdzieś mnie zaczął cisnąć yy, w jakimś kawałku. Yy, zdobyłem sobie bardzo łatwo do niego numer i chciałem z nim to wiesz wyjaśnić. Mówię, wiesz. Yy, Personalnie, i on się zaczął tam strasznie rzucać, wiesz, odgrażać, że on będzie to, tamto, że mnie, no nie chcę tutaj się wyrażać, no natomiast mnie zaczął straszyć, że zrobi to, tamto, i wiesz, to mnie już jakby to wkurwiło, nie? Bo myślałem sobie, no dobra, stary jakby jak chcesz w tę stronę to rozgrywać, no to ja jestem na to gotowy i wiesz, i, i da mi mówi, że mi będzie skakał po głowie z kolegami i tak dalej, to więc chciałem to zweryfikować, czy jest naprawdę takim kozakiem i wiesz, i mówię, no skoro ktoś mi grozi w ten sposób, no to, no to, no to postanowiłem po prostu, wiesz, do niego pojechać, dzisiaj bym tego nie nagrał, bo nie jestem też tego dumny, mm, natomiast, natomiast wiesz... Yy... To jest lamu zwykły tak naprawdę i ja w, w, co więcej wiesz gdzieś tam potem chcąc nie chcąc zagłębiłem się w tą postać jego internetową wiesz, to jest myślę, że Krzysztof Stanowski może sobie spokojnie kurde wziąć ich na tapetę jak wiesz, jak Janoszek, to jest kurde oszust, który dzieciaki na ASKu oszukiwał wiesz, wyjebał ich na grube pieniądze, Te kupony, Dzie jakieś kupony, kupony dzieciaki, tam dzieciaki -y kupowały, tam tak dużo. ja nawet wiesz nie chcę teraz tutaj rzucać jakby tych, e, tych rzeczy, bo tak jak mówię to jest dla mnie w ogóle troszeczkę zamknięty temat, ale wiem, że to nie był dobry człowiek, zresztą świadczą o tym też te jego filmiki kolejne, które gdzieś tam wiedziałem. No on już by... był, by... siedział, nie? Nie miał, zaraz, wykorzystywał jakieś tak. osoby niepełnosprawne do swoich filmików. Uderzył jakiegoś starszego gościa, No, rok, dokładnie, tam... więc to wiesz, że jest kurwa zły człowiek, po prostu, tak naprawdę. Więc ja nawet nie wiem, czy chcę mu dawać atencję, chociażby nawet mówiąc o nim w jakimś wywiadzie. Więc jakby dla mnie ten temat jest hmm, zamknięty. Myślę, że każdy, kto, kto wie, jaka jest, jakim jest on człowiekiem, to wie, że to jest po prostu człowiek, który raczej siedzi w domu i się kurwa bunkruje niż chodzi gdzieś po ulicach z podniesioną głową, no bo też taką właśnie, tak. wiesz, takie podejmuje w życiu kroki, że jednak tej głowy do góry nie może za bardzo, wiesz, chodzić. Ale on nosi. jest też obecny we Freak tak? jakoś teraz troszeczkę znika, ale wiem, że tam są plany, przynajmniej bodajże on w Prime, chyba, czy ma kontrakt, czy coś, zawalczyłby z nim? Tak, znaczy ja chciałem z nim w ogóle zawalczyć, Aha. nie będę ukrywał. E, chciałem z nim I to zawalczyć. To była mocna walka. Na pewno mocniejsza niż to zastawienie, Chciałem z nim mocno. zawalczyć, bo tutaj jakby oczywiście jakby był konflikt jakiś do rozegrania. Tak. No i on też ma Ym... też zasięgi. To nie trzeba gadać, jakiegoś jeszcze taką jak jest, ale te zasięgi Jasne. ma dalej ludzi grzeje nawet z tego złego powodu, bo są to ci źli bohaterowie. Wiesz, no też że tego fajty, nie? Tak, Natomiast tak, tak. powiem ci tak, e, on wymyślał jakieś kurde chore, wa chorą wagę, bo on jest mojego Aha. wzrostu mniej więcej, okay. więc ja myślę, że wiesz, no takie 80 Kilogramów okay. to by było ok i mm -hmm. dla mnie, i dla niego, mm -hmm. a on chyba, kurde, wymyślił 73-74, wiesz. Ja do takiej wagi nawet no, się nie, nie chcę doprowadzić, no, bo nie. kurde, nie czułbym się no, komfortowo. No tak a propos, właśnie arka. jak Karek teraz wszedł do wagi, jak wygląda. No widziałem to było Jak Za dużo, wiesz. I ja też myślę, że powiem szczerze, że to aż takiego znaczenia te 3 kg w to, czy w tamtą, w frikach nie mają, nie bo mają. my nie jesteśmy ludźmi, mm -hmm. którzy trenują no, 5 lat sporty. Dokładnie. Tylko tutaj wiesz, dużo ma. Tak jak mówię, głowa znaczenie tak. I, i jakby te 3 kilogramy naprawdę nie, nie przekładają się ani w tą, ani w tamtą na, na, na niczyją korzyść. Yy, Czyli ale wiemy roz... rozmowy generalnie. Były rozmowy, powiem Ci właśnie, gdzieś tam były rozmowy z Prime'em. Ja te, gdzieś tam tą walkę wstępnie zaakceptowałem, że z chęcią się z nim okay. ale z tego co wiem, to on nie chciał, nie? On nie Aha. chciał tej walki. Aha. Okay. Matchmaker, który ze mną wtedy był w kontakcie, mówił, że no że on czuje z, z jego strony, że on wymyśla te rzeczy nie dlatego, żeby do tej walki doprowadzić, tylko po to, żeby mieć wymówkę. No ja chciałem, ale da, wiesz, ale da. kurwa, a daje takie warunki zaprower, żeby się nie przyjął. Tak, wymusiłbym sobie chyba 40 kg. Musiałbym sobie, kilo, musiałbym sobie i, nie zgodził się z Buku, No nie wiem no czego. Da, no nie chcę, musiałbym sobie chyba nogę uciąć, żeby z nim walczyć, wiesz, w tych 60 kg, nie? Okej. Okay. No a to teraz przejdźmy do twojego właśnie aktualnego przeciwnika, czyli Major SPZ. Co wy w ogóle macie z tymi skrótowymi literami? Kurde, nikt się ja tak nie Ja nie mam, nazywa. takiego. ale, ale z boku też jest chyba Z.B. tak B już nie ma, ja właśnie Zrezygnowałem już bardzo Aha. dawno. A Czasem... Co to znaczy z Book? E, to jest, wiesz, ja mam na nazwisko Michał e, Buczek. Buczek i to, okay. to jest taka pokrewna, nie miało to nic wspólnego e, z jakimiś jajkami czy czymś. To jest bardziej po prostu pochodna mojego nazwiska. Gdzieś to zostało rzucone e, podczas pierwszych nagrywek w gimnazjum przez jakieś e, ziomali, po prostu, z którymi się bawiliśmy w ręce. Ale widzisz, jakby ja tą ksywkę obroniłem swoją muzyką, wiesz, pewnie dzisiaj, gdybym miał sobie wybrać y, na nowo ten y, pseudonim muzyczny, to bym się zastanowił i dwa razy bardziej to robił. Ale jak wtedy to robiłem, to nie wiedziałem, że. My nawet się to nie kojarzy że, że zwiążę się z muzyką na tyle, że to będzie okay. moje, wiesz, y, tak naprawdę mój pseudonim, który mnie nakierunkuje tak. na życie. I jakby nie zmieniałem tego, bo sobie pomyślałem, kurczę, wiesz, po co tak naprawdę wiesz? Moja muzyka się ma bronić, a, a już po czasie myślę, że tak się, się gdzieś tam w kręgach słuchaczy, rapu. Czy nie tylko gdzieś tam się, wiesz, obroniła Tak. obroniła tak. jest znana i jest sensu poznawalna, bez sensu też zmieniać, bo na nią, jaka by ona mi nie była, znaczy ja jeszcze raz podkreślam, że mi się jakoś źle nie kojarzy, więc ja dziś, teraz nawet jadąc, to gdzieś tam, nawet komesti odpalił gdzieś tam Grande The Connection, był filmion, coś tam się w którymś odcinku śmiał z tego, co to znaczy z boku haha, ja nawet musiałem długo pomyśleć, okay. jak mi okay. się to źle kojarzy. Także okay, to, okay. to chyba jest, wiesz, na, trzeba mocno by naciągnąć, że to się źle komuś no, kojarzy, dokładnie. Tak, no tak powiem. jak mówię, wiesz, no, kurczę, wszystko da się obciąć. da się no, obciąć, że żyjemy w przyczynać, czasach, przyczynać. kiedy tak łatwo jest obsiąć. Tak. Jakiejś tak, rzeczy, więc tak. ja tak jak mówię, mam dystans, wiesz, oglądałem tam w ten film Grand Connection. Yy, nie mam w ogóle z tym problemu. Słuchaj, wiesz, on też jakby. Yy, ale jedzie ze wszystkimi. tak? Ale to... też robi robotę nie, tak naprawdę. Dokładnie. W sensie, tak, wiesz, nie mówi się o ludziach, którzy są słabi, tylko Dlatego się zaczepia się tych, którzy są silni, O to chodzi. Więc to jakby w jakiś sposób można powiedzieć. Yy, ja bym się martwił, jakby on nie mówił o mnie bym raperem. Mojego, tak, kamyczek do mojego ogródka, <grych> tak. więc wiesz, niech nagrywam jak najwięcej cinków, bo, bo pewnie ludzie pewnie. Dokładnie chcąc, nie chcąc potem sprawdzą chociaż jeden, dwa, dwa trzy numery. Dokładnie. A wracając do Majora. Co to jest w ogóle SPZ? To jest chyba pytanie do mnie, Znaczy, to ja chyba wiem. To jest spec nas, skrót od spec nas. Oni a. taką mieli ekipę w Szczecinie okay. Okay. i to jest chyba skrót od Specna okay. natomiast. E, nie wiem z... skąd polscy raperzy mają takie. E, ale, ale przyznasz, że tak, tak, że tak jakby, jest tak. Jest jakby tak. w tym no, momencie. Ale to jest właśnie rzecz, na przykład, to, co wcześniej poruszałeś, różnice i podobieństwa hmm. między z, z rynkami zachodnimi a np. Na nas. Tak. To to jest chyba rzecz, którą opatentowali Polacy, tak. nie? No tak, to jest takie jest, tutaj. To jest, jest, takie jest dużo tutaj. u nas raperów, którzy mają jakiś skrót. I właśnie literówki, że wielkie litery, nie? Trzy czy cztery. Tak, i... tak, tak, no. Do końca. Masz z nim konflikt? Skąd właśnie wasza walka? Po nie, tej nie mam z nim konfliktu jakby, nie mam z nim konfliktów i... i... I na siłę go nie, nie będę też szukał jakby, wiesz co chodzi. natomiast to nie zmienia e, niczego w tym, że ja chcę wejść do tej walki i wiesz, i się dobrze zaprezentować, e, pokazać się i żeby to, co mi wychodzi na treningach, żeby mi chociaż połowie wyszło w walce, to będzie super, wiesz co chodzi. Nie mam z nim konfliktu. E, to jest mniej rozpoznawalny, ty jesteś tutaj jakby gwiazdą, nie? Nie wiem, czy tak jest, czy nie, no, wiesz, w świecie znaczy, tak, rapu jest na pewno rozpoznawalną osobą. I, I na pewno ma zasięgi jakieś też. Tutaj tego mu nie można odmówić. Co więcej, ja się z nim znam ogólnie. Nie? To nie jest tak, że my się nie znamy. Wiesz. Mieliśmy parę koncertów, gdzie, gdzie żeśmy się gdzieś przycieli. Śmieszna historia, jak jechałem po kamerzystę, to Major jest ze Szczecina, to się też z nim spotkałem, żeby z nim przegadać, czy on tutaj ma jakiś, Aha. wiesz, on e... też ludzi za sobą czy coś, no bo wiesz, no tak. e... jadę do kogoś psocić na podwórko, więc chciałem wiedzieć, czy tam zaraz nie będą mnie, wiesz, jakieś chłopaki ścigały, czy, 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 czy tam, wiesz, nie opłaca sobie jakiś, nie wiem, no bo raczej w ekipie to on żadnej nie jest, ale czy tam mhm. sobie, wiesz, no tak. mając pieniądze można sobie, można sobie tam chłopaków opłacić, więc jakby, wiesz, się spotkałem też wtedy z Majorem. No i mówię, no konfliktu jakby takiego tutaj, że sobie będziemy cisnąć raczej nie ma, natomiast tak jak mówię, to też nie zmienia faktu, że wiesz, zresztą wchodzisz do walki, to wiesz co to znaczy, no kurde, walczysz o życie, tam już nie ma, wiesz, nie ma przeproś, nie ma nie ma przeproś. przeproś walczysz o życie nie ma, nie i tak ma. do tego podchodzę. Nie ma, nie? nie ma, ale to was po prostu tak zestawiono, tak, że dwóch raperów i po prostu zawalczysz ze Chyba sobą, tak. Tak, tak nie było tego konfliktu, Nie, Nie Ty dostałeś po prostu taką propozycję, zgodziłeś się tak. daniu. Ja ci powiem też, że jakby nie, jakoś nie wybierałem mega przeciwników, w ogóle nie wybierałem przeciwników, nie wiem czy mogę o tym mówić, tam ktoś był jeszcze do do, przymierzany do mnie, ale chyba nie podjął rękawic. I cieszę się, że to jest major, bo, bo właśnie myślę, że to będzie o tyle fajnie, że nie będziemy mm, tutaj sobie, wiesz, yy, skakać do gardeł na konferencjach, cisnąć sobie, bo ja to troszeczkę. Uważam, że, często, jest w, że rzucane, ale często rzucane słowa, które na nie tych no. konferencjach są i też, wiesz, rozjebie cię groźby, a potem się to strasznie starzeje słabo, więc ja nie jestem osobą, która tutaj będzie mówiła, że na pewno wygram, wiesz. Ja mogę powiedzieć, że mocno się przygotowuję że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tą walkę wygrać, ale ja nie jestem też zawodnikiem, nie jestem fajterem, wiesz. No. Sam jestem ciekaw tego świata, to też jest dla mnie duży sprawdzian, stres, presja. Mm. I, warto, że, I fajnie, że to spróbowałem, bo będę miał naprawdę tutaj do, do pisania tekstów kolejno i takie pole, mm -hmm. pole do, do manewru, nie? Spróbowałeś, próbujesz na razie, spróbujesz tak. dopiero za, za, za innego miesiąc. Ale wiesz, mówiąc o przygotowaniach, że, jesteś... przygotowania, że tam, no, zawodnicy, którzy z którymi trenuję, w ogóle chłopacy, z którymi gdzieś tam mam kontakt, wiesz, też odezwało się do mnie paru e, takich naprawdę fajnych zawodników, wiesz, e, z KSW, nie tylko chłopaków, którzy walczą całe życie mm, z jakimiś tam, można powiedzieć, radami, więc każdy z nich mówi, że najgorszy jest okres przygotowań. Tak. A tak. potem walka to już jest tak. przyjemność. No mam, tak. na mam nadzieję, że tak będzie, bo na razie przygotowania e, przygotowania są. E... Ciężkie. Są ciężkie, no nie będę ukrywał, że, że nie, no bo mówię, tak, przygotowujesz się do tego. Czy teraz weźmiemy bo nie wiem, jak ty trenujesz, ale raczej tak się trenujesz. Ten ostatni okres to są raczej sparringi, więc teraz jest najgorzej, będzie No miał, Ten tydzień te... mam właśnie da, taki sparring najgorzej. M, A sama walka w ogóle, ostatni tydzień jest fajny, bo to jest już to takie roztrenowanie. Dokładnie. Gdzie już raczej nie. odpoczywasz, robisz tam jakieś lekkie rozruchy i to jest mm -hmm. taka ulga dla organizmu po tym miesiącu czy dwóch zajazdów, to to jest wiesz fajne. I już ja, ja ogólnie bardzo to lu lubiłem bynajmniej, bo, bo, bo na razie póki co zawiesiłem te na Kołku. Ten ostatni tydzień, jak już właśnie przyjeżdżasz do tego hotelu, te 3-4 dni masz, wszyscy się mijają, zawodnicy wiesz, znasz tych ludzi, gdzieś tam nawet wiesz z internetu czy coś, to już jest fajnie ta atmosfera jest super. Najgorsze, tak jak mówisz, są te przygotowania. No i wiesz, i kurczę obciążenia, wiesz, wstaje, wszystko mnie boli, kurczę. Dwa treningi, jednak jak się zrobi i, i, i są to sporty uderzane, to jednak. Wszystko palce powybijane, nadgarstek, kurde boli i tak dalej. Mam nadzieję, że do, do walki wszystko się zagoi i będę, i będę, i będę w 100% sprawny no, bez problemu. Takich rzeczy na walce nie czujesz, także jak wiesz, jakiś ból taki, który ci nie odbiera mobilności, to no. w walce, walce go nie ma. Nie? Okay, okay. Walce go nie ma, także nie będziesz czuł. Powiedz mi, wiesz co. Chciałem sobie poruszyć jeden temat, bo on się przewija u mnie w wielu wywiadach, e, a propos ostatnich wydarzeń, wiesz, Pandora, nie Pandora i to wszystko cały Aha. syf, który się zdarzył, i dużo e, influencerów, z, nie, nie raperów, ale influencerów, mówi, że a u nas tam jakby się wylało i by wyszło coś w świecie rapu. Często uśmiecham się tak do siebie, jak widzę jak na przykład gloryfikowani są niektórzy raperzy, których znam na przykład prywatnie i widzę ile tam jest syfu w muzyce w każdym razie tam jest stary tyle afer koncerty, rzeczy, które działy się po koncertach, na afterparty i tak dalej, tam jest tyle syfu że ja wiem, że oni się nie odzywają w ogóle na temat nas z o. tego względu, że jak kurwa się odezwią Mam to ktoś wybuchnie Oj, kurwa i tam to jest dopiero syf. I to jest często powtarzane, czy są, nawet Bóg ze mnie to mówił. U nas to u nas, jak kiedyś się wyleje tak, czy naprawdę Ale, Słuchaj, no to wy kurde... jesteście gorsi od nas, że tak powiem, a... czy widzisz to, widzisz takie rzeczy. Jaż i... chodziłem jakieś jakieś imprezy po koncertach, ja, powiem tam tak, się nie dzieje, ja, bym to, tego, ja bym tego nie kategoryzował w ogóle na zasadzie influencerzy, raperzy, tylko powiedzmy, nie wiem, popularne osoby, które gdzieś tam mają jakieś zasięgi, czy mają swoich fanów, czy tak dalej. To ja myślę, no znasz ten świat też trochę, wiesz, co cozi. Tam, gdzie się sypi alkohol i narkotyki, kurwa się dają tak, cyrki, tak, no to jakby tak, tak. E, nie ma tutaj jakby dwóch, e, dwóch zdań. Natomiast wiesz, ja ze sobą nie mam jakichś, wiesz, takich rzeczy, że teraz, nie wiem, przyjdzie major czy ktoś i to wyciągnie, mówię, ja powiem, kurwa, dowiedzieli się stary, muszę <laughs> pakować się, wiesz, kurwa z To z internetu z będę w WORKU chodził. Nie, no ja takiego czegoś nie mam, natomiast wiesz, jeżeli oni takie coś mają. No to ja czekam. znaczy Nawet nie, nie, nie tyle, że mają, tylko, tylko mówi się, tak, że jeszcze większe te rzeczy, nie wiem, czy gorsze, ale znaczy... jeszcze mocniej dzieje się w świecie właśnie rapowym. Bo wiesz, trochę, trochę trzeba przyznać, że taki sytuacja koncert i impreza po koncercie, czyli bierzesz sobie grupist, czy tam fanki, czy coś, to jest samo się jakby nasuwa. Ja nie mówię, że na takim no. czymś byłem, czy widziałem, czy ktoś no mi nie. o tym powiedział. Ale są to sytuacje, które sam tak, no się ja proszą, kurwa, wiesz o jakieś takie rzeczy. Nie, wiem, że żaden raper by w życiu 14-latki na hotel kurwa nie wziął, bo to wiesz, myślę, że... Chyba do tego pijesz, więc tak, jakby, tak, 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 no, to, tak, tak. no to myślę, że, że żaden. Ja przynajmniej nigdy nie widziałem, a trochę wtedy okay. w życiu zaliczyłem. E, wiesz, e, że i, jednak tam. No, no nie, no. Idą też, rozum do głowy, no, kurde, nie robię tego Wiesz, ten... o czym my w ogóle rozmawiamy? No ja mam w domu czternastolatkę, no kurwa, nie wyobrażam sobie w ogóle, wiesz, e, takich sytuacji tak naprawdę, nawet teraz ciężko mi się o tym myśli. Natomiast, no, czy to tak jak powiedziałeś, wiesz, no, czy jakieś grupy, czy fanki gdzieś tam zabierane na hotel, no to nie jest chyba kurwa też jakiś przestępstwo. Nie, tak naprawdę nie, nic absolutnie. złego. Eee, wiesz, teraz tak jak mówię, moje życie jeżeli sobie się godzą, jeżeli są tam wiesz, no, letnie no, się no, godzą, nie się godzą i wszystko ja w nie ma. Ja powiem szczerze, dużo afterów w życiu raczej zaliczyłem, szczególnie kiedyś. I nie widziałem takich sytuacji, o których e, mógłbym powiedzieć teraz, o nie, no rzeczywiście, kurde, no, wtedy to się działo, wiesz. Raczej melanże ty był, wiesz, tak jak normalnie, Melanże, po prostu, nie? Nie ma. No to, no to widzisz, to, to właśnie ciebie pytam jako jedne z tego środowiska, bo wielu, tylko to nie było się. Ja uważam mówię... trochę odbijanie piłeczki, takie. Być w stylu, może. Wiesz, tylko to nie a, było jak... absolutnie, że ktoś coś wie, tylko. Aha. O, człowieku, znaczy na zasadzie, o, a ja tam słyszałem, albo wiem, albo ktoś mówił u tych raperów, to jest trzeba gorzej. Dlatego ciebie łatwo pytam jest jako. To, łatwo jest to powiedzieć, a wiesz, no fakty bym wolał. Albo nawet nie mnie niekoniecznie, że jeżeli. Tylko co ma na myśli, mówiąc to, że co jest z raperów? No, czy ma na myśli alkohol, narkotyki i, i Bo i to tak. I fanki? Czy ma na myśli to, że, nie wiem, nie ja dziewczyny, czy... właśnie, tak czy... bardziej w kontekście Pandory to było, więc chyba bardziej zahaczali, tak wiesz, ale tak mówisz, to jest być może odbijanie piłki, bo łatwo jest rzucić na kogoś, że ktoś jest jeszcze gorszy. Powiem gołęce. szczerze, że nie widziałem takiej sytuacji w życiu swoim, na... u nas się na pewno coś takiego nie działo, ani, ani raczej gdzieś tam u kolegów, który, którymi się trzymam, którymi się znam to nie słyszałem, żeby takie sytuacje miały miejsce. A jak w ogóle to, znaczy oceniasz, nie oceniasz, jak e, patrzysz na tą całą jakby aferę, że... bo teraz tak troszeczkę opinia publiczna idzie, wiesz, na początku Pandory było, że no, prawie brać widły pochodnie i wszystkich tam pozabierać, a teraz tak bardziej ten Wardenga może zły, może za dużo, może rozdmuchali, a tam nic nie było. Jak ty to widzisz z boku, bo ty też nie jesteś z tego dokładnie środowiska, ciebie nie dotyczyło, ani twoich znajomych, czyli tak trochę bardziej z boku się możesz powiedzieć. No uważam, że wiesz, to co szczególnie ten Steel zrobił, no to było chydne i kur no i myślę, że Marcin Dubiel też jakby yy, pod kurze, podgrzewał ten raczej ten kamień, niż, niż gdzieś tam, nie wiesz, składał. teraz chyba umywał od tego ręce, ale kurwa, no nie do końca jakby widzę tutaj, żeby on był krystalicznie czystą postacią. Yy, tak jak mówisz, to nie jest mu świat, też wiesz, nie lubię oceniać, znaczy, okay. tak, ja się tym ogólnie obrzydziłem w sensie takim, że no, mam w domu właśnie czternastolatkę, jak sobie pomyślałem, no kurwa, pozabijałbym ich, nie? Natomiast, yy, natomiast, yy, ja myślę, że wiesz, no, oni dostali raz, że lincz w internecie, a dwa, że tamten chłopak będzie miał zarzuty chyba, tak, nie? Tak, tak. Wiesz, tak, jak on wiedzie, kurde, na ten, to będzie na miał ciśnienie te stary, więc kurwa, jego psychika naprawdę będzie. Oni tak podobno mają słabość. On więc. stary naprawdę będzie, kurwa, musiał walczyć o życie, mam na myśli takie, że ze samym sobą wysadzi, żeby, żeby. Tak. Mm, więc ja myślę, że on dostanie karę za to, co zrobił, nie? On na pewno się nie spodziewał tego, wiesz, co, jakie, to, jakie tego ten konsekwencje będą, czy jeden, czy drugi. No ale widziałem, że Marcin Dubel, już gdzieś go ostatnio widziałem Ta. już normalnie lata więc Ta. więc No więc, na fajnie było ostatni, więc był więc, nie, ten, no, więc wywiadów się udzielał wie. No więc widzisz po świętach się kasuje jak to mówią, nie tak, to jest właśnie bardzo ciekawe. To jest właśnie bardzo ciekawe. Tak moimi kroczkami, ale sobie wraca. A jeszcze jedną gdzieś tam doczytałem, to, to może nie jest jakiś beef, ale tam kiedyś podsumowałeś ładnie Żabsona, a propos e, jego zdjęciami, kalify i tak dalej. nie? Wiesz co, to też takie, bo uszczypliwość z mojej strony ja gdzieś tam. Dzisiaj też bym tego chyba raczej też nie zrobił, nie? Bo to nie było stosunkowo niedawno, ale. Mm, bo tam, nie, tam napisałeś nie, pisk nie, nie urwie. Nie urwie. No ale to był taki żarcik, mm -hmm. kurde, sytuacyjny bym powiedział, wiesz. Z, z, Nasunęło mi się, nasunęło mi się to po prostu na, na, ten, na to zdjęcie, bo on się tam gdzieś tłumaczył z tego zdjęcia. Tak, tak, i tak no, ale dalej. trochę nieładnie się też zachował, że wiesz, podszedł do niej a później taki podpis no, walnął. Dokładnie. dokładnie, to mnie wiesz, tak, wiesz, takie tak, tego te miałem, ręce opadają, nie? Tego I tak go wyjaśniła jeszcze, wiesz, i dostał do, do, do go podwójnie, nie? Dokładnie, dokładnie jakby o to chodziło, natomiast ja też, wiesz, nie znam go personalnie, więc yy, nie to mogę wy się, nie, nie macie tam do siebie, nie? Yy, właśnie, nie, nie mogę się o nim wypowiedzieć pod kątem tego, jakim jest człowiekiem, więc, więc to był taki, wiesz... Yy, Wpis sytuacyjny, ale, ale nie mamy żadnego bifu ze sobą okay. I, i, okay. i nie zaczepiam go po to, żeby gdzieś tam, wiesz, zyskać zorki. Yy, Jakiś jego, wiesz, pięciu minut sławy na nim sobie zrobić, czy coś w ten des? Słuchaj, no nie, nie sposób z Tobą nie rozmawiać i nie zapytać o Hadę, nie o Tomka, bo wiem, że gdzieś tam on się mocno przebijał u Ciebie, później po, po jego śmierci też e, ty, pisałeś e, kawałki tak a propos niego. Kim on był dla Ciebie i jak widziałeś tą osobę, bardzo, jak go wspominasz? Bardzo bliską osobą, przyjacielem. Wiesz, co, nawet pod, wiesz, mam tak, może tak powiem. Często mam taki moment gdzie czuję jego obecność w sensie takim duchowym mentalnym bo też na przykład właśnie jak teraz miałem przygotowania to wiesz dzwonię czasami do przyjaciół zdać im relacje i to był właśnie łapię się na tym że właśnie często często zawsze dzwoniłem do Tomka z takimi sytuacjami i właśnie on był dla mnie takim wsparciem wspierał mnie rozmawiał ze mną Większość ruchów, które podejmowałem, jakichś takich ważniejszych w życiu, biznesowych, rapowych, y, chociażby właśnie na przykład ten, tutaj pójście do Klauta, to, to z nim zawsze wszystko przegadywałem i brakuje mi tego, że nie mogę łapieć na tym, kurde, ale mi ciekawe, co by Tomek powiedział, albo ciekawe, wiesz, y, brakuje mi takiego wsparcia, ale y, to wsparcie sobie sam odbudowuję, w sensie czuję jego obecność, mam także y, nadal jest dla mnie ważną postacią w moim życiu i, i, i gdzieś tam czuję właśnie, Mm, że on gdzieś tam z nieba na mnie spogląda i, i dmucha w moje, w moje żagle. Mm, mogę zdradzić, że wyjdę właśnie do utworu yy, Tomka, żeby mi dodał właśnie otuchy. Mm, no i często gdzieś tam myślę, właśnie, jak już nie mam siły na treningu, mówię dobra kurde, Tomek pewnie by mnie wiesz, zmotywował i żebym jeszcze tą, skończył tą serię czy tam, czy tam, czy tą rundę i chociaż już się nie chce i wiesz, i chce ci się żygać, to, to, to robię jeszcze tą, tą rundę do końca i tak dalej, więc tak, jakby ten Tomek gdzieś tam cały czas jest obecny, Mi zresztą Michał tak samo. Um, przykro, że ich nie ma, dalej się z tym, jakby nie do końca wiesz. No nie da się chyba pogodzić, bo wiadomo, czas go i rani gdzieś tam. Mm -hmm. e, I to już minęło? Chyba 6 lat będzie od jego śmierci, prawda? Chyba rok leci. Teraz już, chyba 7 rok. No, więc jest kupa czasu, ale, ale, ale dalej, dalej jest przykro, że, że. Ale byliście przyjaciółmi? No, myślę, że tak. No, znaczy, wiesz, no, najbliższymi tak naprawdę, nie wiesz. Nawet jak rozmawiałem po, po jego śmierci z e, wtedy jego narzeczoną. To też mi opowiadała, właśnie też tak sami pytałem, czy jak Tomek, czy tak rzeczywiście, czy ja sobie tylko wkręcałem, że to może była taka przyjaźna nowinien, no, że traktował ciebie bardzo blisko. no Chciałabym powiedzieć, że może nie jak syna, bo no, no jak syna można powiedzieć, nie? no bo jednak ta różnica wieku między nami była spora, ale tak jak młodszego brata już na pewno, okay. nie? Więc byliśmy tak naprawdę prawie że rodziną. Nie? Wiesz, jak, jak siedział w więzieniu, to dzwonił do mnie <laughs> codziennie, byliśmy w kontakcie non-stop. Jak wyszedł, to tym bardziej, spotykaliśmy się, no. Przyjeżdżałem ja do niego, gdzieś tam wiesz, często on do mnie, no byliśmy blisko, nie? Naprawdę byliśmy blisko, i tym bardziej ta strata boli w ten sposób, właśnie, że wiesz, jak odchodzić tak bliska osoba, to jednak nie da się tej pustki zapełnić w żaden Przynajmniej sposób. Przynajmniej nie od razu. Przynajmniej nie od razu, Z w czasem, żaden sposób. No, ja nawet teraz wiesz, mam narzeczoną, i kurde, też się łapię o tym. Ja pierdziele, że nie, nie poznał jej, że nie mogłem mu pokazać tego żeby z nim dzielić te chwile nie? żeby dzielić właśnie z nim te chwile, bo wiem, że właśnie on, wiesz, tutaj ktoś mi pisał, o widziałem komentarz, miał sporo lajków, przykro mi się go przeczytało, ale przykro pod tym kątem, że to piszą osoby, które nie znała ani mnie, ani Tomka ani naszej relacji, że o, z booku poszedł do Cloud, to pewnie Tomek się w grobie przewracał. mówię, kurde, 100% nie bo Tomek mnie wspierał w każdej mojej życiowej drodze, wiesz, co, byliśmy na dobre i na złe szczególnie na złe, bo od tego są przyjaciele i, i wspierał mnie tak naprawdę w każdym etapie mojego życia, więc w tym etapie też by mnie na pewno wspierał i na pewno by mi e, nawet gdyby czegoś nie popierał, i nawet gdyby czegoś, wiesz, nie, mm, nie aprobował, to i tak by mi e, to i tak by mnie w, 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 otaczał e, wsparciem, nie? Ale powiem więcej, wiem, że tutaj akurat wiesz, Tomek był też osobą, można powiedzieć, kontrowersyjną, nie bał, się, mm, nie bał się w życiu podejmować takich decyzji, które dla niektórych by były powiedzmy. Czy niekomfortowe, czy może by ich nie, zro... nie podjęły, a Tomek raczej był właśnie osobą, która ryzykowała. Nie był konformistą. Nie, nie tak, dokładnie, więc, 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 więc uważam, że na pewno by mnie tutaj wspierał. A pozycja a muzycznie był też dla siebie jakoś tam wzorem? No bo był starszy i gdzieś no tam tak, się na No Tak, Tomek zaloś. był legendą tak naprawdę już za życie, jeżeli chodzi o muzykę. Wiesz, że jest na pierwszej płycie Molesty, tak naprawdę na jednej z najbardziej legendarnych e, m, płyt, które, które mamy gdzieś tam w, w naszym polskim ogródku rapowym. Więc pod takim kątem był dla mnie mentorem. Często e, dużo od niego takich e, rzeczy wziąłem. E, może nie stricte jakby o, o styl muzyczny, tylko bardziej o tych e, właśnie jak postępować jakim być raperem, jak okay. postępować z innymi, e, jak się właśnie nie bać podejmować często tematów czy nawet ko kooperacji. Wiesz, Tomek zaprasza artystów naprawdę e, różnych, do kawałków też się niektórzy ludzie dziwni jak BRO w kawałku dranie tak mają, a Tomek mówi, kurde, fajny chłopak, fajnie rapuje, czemu miałbym tego nie zrobić? Uh -huh. Uh -huh. I właśnie nie zamykał, nie szufladkował ludzi, nie zamykał się, był osobą, która... Która była odważna, jeżeli chodzi właśnie o, o, o każdy aspekt w sumie swojego życia. Była odważną osobą i, i tego mnie też nauczył, że po prostu trzeba robić swoje, trzeba być odważnym. Często, właśnie powtarzam, mówili: nagrywaj, rób, pracuj, a to po prostu musi się kiedyś zwrócić. Nie? Jesteś osobą wierzącą? Jak mówiłeś o tym spoglądaniu z nieba i, i poczuciu? Hmm. Tak. Obecności? Powiedziałbym, że no jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie tak czy nie, to tak. Jestem osobą wierzącą. Nie, może nie jakoś tam mocno chodzisz do kościoła, praktykujesz, ale no, wierzysz, no że dokładnie. Tam się, mi tak, że też... o tomku, to trochę tak właśnie. Tak, tak, tak. Tomek też był osobą wierzącą. E, ja też zostałem wychowany, że tak powiem, w ten sposób w domu, gdzie, gdzie, gdzie ta wiara, gdzieś tam w Boga e, była wpajana e, Więc e, tak, jeżeli miałbym powiedzieć, czy jestem osobą wierzącą, to tak. No i często gdzieś tam się do góry okay. e, odwołuję, bo też e, Dużo w życiu błogosławień dostałem właśnie... Eee... Między innymi chociażby Tomek był takim błogosławieństwem na no, mojej drodze życiowej, moja narzeczona, i, wszy i wszystko no, du dużo doszukuje się właśnie takich, e, tak bym to nazwał, błogosławieństw, które gdzieś tam e, w życiu mnie spotykają, to, to czasami mi się zdarzy podziękować za to, Panu Bogu. Wiesz co, powiedziałeś ciekawą rzecz teraz, nie to dziwi, że w tym momencie jeszcze ludzie tak odbierają te friki, tak jak powiedziałeś, że w ogóle nie fajny komentarz, że Tomek ci w grę przewraca, ale no dobra, ktoś to napisał. I uważam, że teraz ten y, odbiór tych frików, wiesz, lata temu, to może inaczej, ale teraz Profryków jest taki, że nie wiem, że jeszcze są ludzie, którzy uważają, że to jest jakieś splamienie się dalej. Znaczy, to jest dla mnie mega dziwne. Ja, znaczy, wiesz, ja, raper nie może we freakach, czy ten ja nie może taki, w ten sposób To jest takie dziwne. Tak, że, y, jakby chyba wiem o co, co chodzi ty tym tu osobom. Złego? że Ja jakby gloryfikuję, powiedzmy, nie wiem, osoby, które y, uprawiają patologię okay. na konferencjach i że okay. ja przyklaskuję im, ale tak nie jest przecież. Ja nie, nie, nie mówię, że wiesz, że, że jak ktoś pluje, to pada deszcz i, i nie przyklaskuję tym osobom. Co więcej, tutaj w wywiadzie, czy gdzieś, gdzie jest jakaś szersza opcja na porozmawianie, mogę to skwitować, powiedzieć, że mi się to nie podoba i nie podpisuje się pod tym, natomiast ja i reprezentuję, idę reprezentować siebie. Wiesz, porównałem to do tego, jak zapraszają nas czasami na jakieś duże festiwale, czy na dni miasta, gdzie grają naprawdę różnorodni artyści i często nawet są zespoły disco polo i, i wiesz, i osoby, które mm, są na topce naszych raperów i też powiedzmy są uważani tutaj za e, takich raperów, którzy wiesz, spokojnie żyją z muzyki, nie muszą e, nie muszą robić takich czy takich rzeczy, na przykład iść do freak fightów. Żeby była jasność, ja też żyję sobie spokojnie z muzyki. Tutaj też, bo to, to zabrzmiało, jakbym ja mm -hmm. nie rzucił z mm -hmm. muzyki i idę ratować się mm -hmm. ten. I do, dodatkowo zarobić Jasne. pieniądze, wiesz. Fajnie by było wybudować dom z małżonką wkrótce, więc, więc, więc jakby czemu nie. Natomiast, natomiast, tak jak mówię, jak jedziesz na przykład na festiwal i gra jakiś, nie wiem, zespół disco polo po tobie czy przed tobą, to znaczy, że ty kurde się podpisujesz pod disco polo? No nie. No nie. No nie. Wiesz, no nie. ktoś przychodzi na twój koncert, ktoś przychodzi na tamten tak, koncert. I jest. To jest tak, różne I różne. tak samo jest z walką. Ktoś przychodzi na walkę, powiedzmy, moją, a ktoś przychodzi sobie po dać konferencję i patologię, która się szerzy. Mm, też nie wiem, jak tutaj będzie, ale no wiesz. No, Pewnie no, będzie, jest Muran i No, no to. właśnie, więc powiem tak, mi te konferencje, mi te konferencje ee, trochę psują e, głowę pod tym kątem, że no właśnie tam często padają słowa, jednak wiesz, no ja jestem chłopakiem, e, który gdzieś tam. E, nie chcę powiedzieć z ulicy, bo, bo, bo nie mogę tak o sobie powiedzieć, ale no gdzieś tam blisko tego środowiska i. I, niektóre słowa i jednak po które używasz. słowa, niektóre, które są zrzucane na tych konferencjach, to naprawdę aż ciarki przechodzą i mówię, kurde, no albo ci ludzie nie znają wiesz, znaczenia tych słów, albo po prostu są takimi idiotami, że tak łatwo im to, mówią, coś nam przyniesie i wiesz, ja jakby się od tego oddalam, nie? No i właśnie o to też się chciałem zapytać, bo ty. ty, ty... Cała twoja historia życia, czy przyjaźń z Tomkiem, czy coś świadczy, że z pewnego kręgu jesteś, jakbyś tam wartością hołdujesz i no to w sumie odpowiedziałeś na to, że jak wychodzą tutaj i gadają i pewnie się to dzisiaj wydarzy, no bo mówię, jest Murański, mm -hmm. no jest, to... jest Najman. Będę obserwatorem tego, <laughs> z środka, <laughs> ale, ale no nie, nie, że nie pochwalasz tego. Zresztą to, to na przykład, co ostatni przykład, nie wiem, czy oglądałeś, pewnie oglądałeś tam konferencję fajną, to zrobił Ferrari w stosunku do wiebiura. Czyli Jezus, to, 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 to było, ja ci, to już było dla mnie ja tak ponad. On... Ja to wyłączyłem, bo aż mi to głupie się oglądało, wie? W sensie uważam, że pewnych rzeczy się nie robi, wiesz, też nie chcę, bo to w ogóle nie jest, moja, to nie jest mój świat trochę, wiesz co, ja tu przychodzę w gościach i jakby obserwuję sobie, patrzę, wiesz, nie chcę nawet za bardzo zabierać głosu na ten temat, bo po zaraz coś powie, że szukam walki z jednym czy z drugim, nie jest tak, natomiast no też jestem człowiekiem, też mogę sobie, wiesz, tak, osobą powiedzcie. publiczną, więc mogę swoją jakoś komentarz do tego dać. Gdyby ktoś zrobił coś takiego z mojej dziewczynie, no to ja bym tego nie zostawił, w sensie, wiesz, pierdolę te konferencje i to, co ma się dziać, wiesz, yy, są rzeczy, których się nie robi, eee, nie odpuściłbym tego, nie? Za dużo, za tam było. D -d -d Nie mógłbym spać spokojnie, ja bym, jakby, bym, no wiesz, no dla mnie, tak, moja kobieta tak. to jest świętość, więc wiesz, w sensie tu już takim, że powiem ci... rodzina w ogóle, tak. wiesz, no to... Są takie aspekty życia, których się nie powinno robić, nie? I, I myślę tak samo, wiesz, był taka konferencja nawet właśnie od sportowców, że Conor przesadził z Kabibem gdzieś tam chyba, właśnie, wiesz, w, w właśnie ojca czy kogoś tam. No taka, wiesz, że oni potem do tych klatki wskakiwali, bo, bo, bo on przesadził na tych konferencjach, chyba właśnie potem do tego zresztą przyznał, że, że to za za daleko, no bo. Co innego jest sobie powiedzmy, dobra, idziemy się bić, no to tam możemy sobie wiesz, tak, no się wymienić, sobie, wymienić tak. się uprzejmościami albo żeby podkręcić tak, właśnie tak. w sobie te. te. Natomiast no, rodziny się nie rusza no w żadnym wypadku. Tak. Wiesz, kurczę, no tak. jednak jakieś zasady trzeba, wiesz, byle jakie, ale mieć. To są osoby poza, one tu nie siedzą, nie uczestniczą, nie mają z tego pieniędzy, w ogóle, dlaczego wiesz, mają cierpieć. Wiesz? W ogóle nie, nie, nie pochwalam takiego czegoś i, i tak jak mówię, mam nadzieję, że tutaj w moim przypadku to, to, to się obije no, bezpośrednio. No, ty masz dobrze, ty masz dobrze bo jak nie macie konfliktu, jesteście, wiesz, i znacie się, więc raczej takich rzeczy nie będzie, więc ten, ty masz ten komfort, bo ja nie ukrywam, że powiem ci, że moja decyzja o Właśnie też była głównie tym spowodowana, bo wiesz, walka też mama się zawsze martwiła, czy coś, ale jak sobie myślę, kurde, ta moja matka, która już ma wiesz, trochę lat ma siedzieć przed tym telewizorem i słuchać, że coś ktoś na nią, czy się denerwować, czy no, to, bo, straszne, to, mówię, to nie, bo wiesz, wciąga się osoby po prostu spoza. Jak my się decydujemy, ja czy ty na walkę, to my się decydujemy, a, a wiesz, nie, nie, nie zabieramy ze sobą w walizkach, właśnie całej rodziny znajomych i nie, 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 nie można po prostu atakować osób, które tam nie ma, tak? Dokładnie. Które się nie podpisały pod tym kontraktem, no bo one nic do tego nie mają. Nie? Tak. A mówisz, że yy, że jesteś tu w gościach? To jest jednorazowa przygoda, czy chcesz dłużej? Nie, no wiesz, kontrakt mam podpisany na kilka walk, natomiast no, nie, nie wybiegam tak do przodu, wiesz, myślami. No, skupiam się teraz na tych przygotowaniach, na tej walce. Chcę, żeby, chcę, żeby ona się odbyła, chcę, żeby ona dobrze mi wyszła, żebym, żebym wygrał tą walkę, żebym wiesz, zaprezentował, tak jak mówię, to, co się nauczyłem tutaj przez, te, przez ten krótki bardzo okres czasu. Ale wiesz, no tak jak mówię, tutaj na pewno. Już jestem zwycięzcą dla siebie, właśnie, że zmieniłem swój tryb życia, że, że, że codziennie na ten trening wstawałem często nawet o 6 rano, bo moi trenerzy normalnie pracują, też chodzą do, do pracy, mm -hmm. więc mm -hmm. Sorki. więc... Więc też robiłem i treningi o szóstej, gdzie wiesz, dla mnie śmiałem się, że częściej w życiu się do szóstej nie kładłem, już wstawałem. Więc, ja więc, więc tutaj już jakby ten aspekt taki właśnie, że wiesz, duch wojownika się we mnie wzbudził, że, że te treningi i tak dalej, to tu jest jakby już jestem takim mentalnie wiesz, dla siebie wygranym, a, a ta walka to będzie takie przypieczętowanie. Tego. Mam nadzieję, że, że, że się dobrze zaprezentuję i wygram, ale mówię, no najważniejsze jest dla mnie po prostu, żebym dał z siebie 100% i Ale to już sportowo okay. coś robiłeś, tak? Bo ty powiedziałeś też na początku, że. Na przykład, wiesz, jak miałeś, normalnie byś zrobił y, aeroby czy tam, czy tam właśnie coś, to szedłeś sobie czasami na przykład poboksować, czyli ty nie mając tej walki też coś tam robisz, ta, jakąś ta, siłownię, no, coś, wiesz, no nie, no, nie było tak, że leżałeś. Nie, no nie tak, że leżałem, wiesz, myślę, że ten sport gdzieś tam właśnie w mniejszy lub większy sposób mi gdzieś tam całe życie towarzyszy. Ale no nie, w ogóle nie, nie, nie ma porównania co no do tak. tego, co się dzieje teraz, tak, nie? Tak. Wiesz, jest inny zupełnie Takie podejście pro jest przed tą walką. Tak, takie, no podejście profesjonalne, wiesz, tak. no na pewno nie jest... To, się, tak głupio że... mówić, bo my jesteśmy lepiej, ale w sumie wiem. trenujemy. Tak, Ja też miałem powiedzmy te 7 treningów w tygodniu wiesz, dla 46-letniego faceta, no to to jest podejście pro, no tyle. tyle Także no tak, no ja oni robił z... to lepiej od z... nas, ale wiesz, Mój trener Patryk Duński, którego pozdrawiam, i Dawid z Arachionu Ława. Szczególnie Patryk jest osobą, która się też przygotowuje do fenu, no okay. do, do walki sportowej typowo. No tak, ja jest... trenuję tyle samo treningów co on, z takim samym intensywnością, stacje robiliśmy podobne, wiesz, bieganie podobne. Wiadomo, na sparingach pewnie mi dają dużo fory i nie, nie, nie lecą ze mną na 100%, żeby to miało jakiś sens jeszcze, że tak powiem. Ale no trenujemy mocno, tak jak właśnie oni, nie? Więc wiesz, więc kurde, no po, przez te trzy miesiące jestem sportowcem, tak naprawdę i, i tyle. E, powiedz mi, bo powiedziałeś jeszcze o pieniądzach. E, żyjesz tylko z muzyki. Tak, i, 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 i ta muzyka oddaje tak, że żyjesz na dobrym poziomie. No tak, tak. Ja od 18 roku życia w sumie od kiedy skończyłem pełnoletność jak wydałem pierwszą płytę, jak pojechałem właśnie z Hadą w trasę, to od tamtej pory się utrzymuję tylko i wyłącznie z muzyki, nie? Więc jakby to nie jest tak, że ja tutaj nie wiesz, już nie miałem e, co wykonania. Nie, to nie bądź 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 od garka od frików, i tak. nie, bo mówię to tłumaczę tak, bardziej tak, już tak, sobie, tak. wiesz, twoim mm -hmm. widzom, e, mm -hmm. że to nie jest tak, że ja wiesz, już nie miałem jakby za co żyć. Żyję na poziomie na tyle, że że stać mnie na, na, na godne życie, tak bym to powiedział. Um, gram koncerty, wiesz, mniej lub więcej zawsze. Co właśnie w roku... najlepiej w muzyce oddaje? To koncerty, to jest główny dochód, jak to już w trasę, Wiesz czy... co, nie, to dywersyfikacja tak naprawdę tych, tych zarobków, wiesz. Koncerty są fajne, no bo dostajesz tak, zawsze gotówkowy, siano. wiesz, mm -hmm. fajnie. Jak jest tych koncertów sporo, no to też to idzie odczuć. Um, YouTube. YouTube. Spotify, właśnie, właśnie to się zmieniło, z z nie? Właśnie teraz nie, nie, nie bardziej tantiemy, radio czy coś tam, tylko to są jakieś grosze teraz dla Was, tylko właśnie bardziej te, te, te internetowe media tak, nie? oddają tak, i płacą. Tak, No i ja już akurat się załapałem właśnie fajnie na to, że jak już wypuszczałem numer Witam Cię w Polsce, to ten YouTube już właśnie byłby, można powiedzieć, taki dosyć popularnym środkiem przekazu tutaj, wiesz, odnośnie muzyki. Więc y, mówię, na fajne czasy się załapałem na to, teraz są jeszcze lepsze, bo jeszcze więcej można zarabiać na tym, ale, ale ja już jakby mogłem wywierać tak. swoją muzykę. Bo ci starsi koledzy niestety. Starssi koledzy, nie mogli, wiesz, no. kurde, no jakby często m, może żal mi tak, jakby po ludzku często chłopaków, którzy gdzieś tam właśnie, wiesz, wydawali muzykę jeszcze 10 lat przede mną i, i, i bardzo dużo piractwa było tak, na płytach i tak dalej tak, i to, wiesz, no każdy, no sam wiesz jak jest tak. więc każdy tą muzykę miał spiraconą, e, może się sprzedawało więcej wtedy płyt, ale to też nie była taka przeskocznia jak teraz, a teraz się po prostu nikomu nie opłaca, tak. wiesz, bo każdy Dokładnie. ma Spotify więc Dokładnie. po masz, nie piracie się e, masz, nic, wiesz, no, w telefonie masz wszystko bez więc. sensu, wiesz, czy na YouTubie, czy masz powiedzmy A bony. jeszcze jest coś takiego właśnie jak sprzedasz płyt taka fizyczna w ogóle. Jest, jest, jest yes, yes. No i niektórzy, to... i niektórzy sprzedają nawet te, te płyty. Dobrze, nie tak? jeszcze? Niektórzy tak. No I, myślę, to, bo, I to bo jakieś jest siano takie normalne, że sprzedaży płyt jeszcze w tych czasach, bo to tak, chyba już bo bardziej to, kolekcjonerzy je kupują, tak, nie, żeby ja jest... mieć sobie w domu. Ale wiesz, na przykład postawić. jak wspierasz artystę od iluś tam płyt, no tak. to sobie kupujesz, tak. stawiasz tą płytę. Po pierwsze jest to fajne wsparcie artysty, po drugie jest to jakaś tam właśnie rzecz kolekcjonerska. Wiadomo, pewnie słuchasz tego ze Spotify i tak dalej, ale ta płyta ale gdzieś tam na półce lewie. jest. Często jest to fajnie, wiesz, podpisać tak. się na tej płycie na koncercie, więc jakby e, płyty się jeszcze dalej sprzedają, się nie? Wiadomo, jest tego spadek, przynajmniej u mnie na pewno spory tych sprzedanych płyt fizycznych. Natomiast wiem, że są raperzy na przykład, nie tak o Hemingway, którzy chyba tam preorder wyprzedają w godzinę, wiesz, w dużych nakładach, czy Problem na przykład, wiesz, to są ludzie, którzy nadal, nadal ee, dobrze sprzedają płyty, nie? Okej, okay, a powiedz mi, ee, no bo ty liczby kręcisz na YouTube, ty masz y, Młoda Krew jest 93 miliony, mhm. chyba drugi jest do końca 69 milionów, to są, to są potężne liczby, wiesz, no 100 baniek. To, to, to jest bardzo dużo, to jest jak, bardzo dużo. Jak na 40 milionowy kraj to jest. Dwutność. Nie, no to, to, jest, to jest mega dużo. A powiedz mi, według Ciebie Twój kawałek, który kawałek jest Twój najlepszy? Tak, jakby, po pierwsze. Hmm, tak jakby, jakbyś mógł polecić słuchaczom, który Ciebie nie słuchał, czyli tak bardziej komercyjnie, który zrobił się najlepszy no i drugi, jest... który jest Ci najbliższy i taki najbardziej Twój, yy, personalny. Odpowiedziałbym na to pytanie tak, no jeżeli patrząc na komercyjność, no to pewnie moda krewno, bo hmm. ma najwięcej wyświetleń, więc powiedzmy, że się najbardziej przyjął. Yy, Ty jesteś więc... Liwą, nie? To z... Tak, by tak, mhm. ze sztosem, więc ten numer powiedzmy, że jest takim najbardziej moim popularnym yy, kawałkiem. A jeżeli chodzi o drugi, to mam, często mi się to zmienia od, od wiesz, od, od moodu, że tak powiem, wiesz, mam czasami dzień, kiedy wolę smutniejsze kawałki, czasami wolę coś energiczniejszego. Nie, ciężko mi było wybrać teraz, wiesz, nagrałem też 8 albumów, no tak. 7, sorry, 8 nagrywam, e nagrałem na tyle dużo albumów, że ciężko by mi wy było wybrać teraz jeden kawałek. Też tak jak mówię, często muzyka towarzyszy różnym nastrojom, więc w danym... Nie masz takiego jednego, który jest taki najbardziej twój i tekstowo, i taki... Kurde, taki jest... każdy kawałek jest taki, taki mój, nie? No ja jestem, wiesz, artystą, który dosyć... Sam piszesz teksty? Tak, tak, wszystkie? wszystkie, 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 wszystkie i właśnie mówię, dlatego one są moje, dlatego z każdym się mogę w jakiś sposób, wiesz... Yy... Utożsamiać. Um... Utożsamiać, mi. dokładnie, dzięki za, za podpowiedź. <laughs> mogę się utożsamiać z każdym swoim utworem i, i ciężko by mi było wybrać taki jeden kawałek, który... który... Hmm, którym mógłbym sobie zareklamować, polecam okay. sprawdzić, z, wiesz, z różnych okresów, miałem też różne patrzenie na pewne sprawy, e teraz też patrzę jeszcze inaczej z innej sprawy, teraz po tych, po tych okresie przygotowawczym jeszcze inaczej pewnie będę podchodził do muzyki, bo człowiek, e wiesz... E się zmienia po tak. prostu, dorazła no do A jak żywa. patrzysz na te swoje pierwsze powiedzmy kawałki, czy pierwszą płytę, czy to. Yy, chodzi, o, chodzi mi o to tak technicznie, czy uważasz, że a teraz bym to zrobił lepiej, no tak, ja ci, tak, po prostu no, tak wtedy tak było. No, wiesz, już. Zdecy, Czyli ty się też rozwijasz, i, i patrząc na te swoje pierwsze, widzisz tam niedociągnięcia, które teraz. Zdecydowanie. Na przykład mam, mogę Ci powiedzieć yy, taki przykład, że kawałki, które czasami gram na koncertach właśnie z tych starszych lat, zupełnie inaczej intonuje, zupełnie inaczej okay. akceptuję, zupełnie inaczej, na przykład do końca teraz gram na koncercie z inną werwą i z innym vibe'm i Młoda Krew tak samo, no może Młoda Krew to nie, ale do końca. Na przykład jest takim numerem, który nawinąłem spokojnie, ja teraz na koncertach gram go energicznie, bo jest takim numerem, który właśnie ma motywować do walki, więc dzisiaj może nagrałbym go właśnie bardziej tak, jeszcze bardziej z pazurem, ale robię to na koncertach, nie? Witam Cię w Polsce też ten refren to tego nie gram. Robię inną linię melodyczną na koncercie, bo mi się bardziej podoba ta powiedzmy taka bardziej rapowa i też właśnie przez to odpowiadając na pytanie często właśnie są jakby takie zmiany, które, które, które wprowadzam teraz. No już nie, nie będę nagrywał tych utworów na nowo, ale no tak. Ale też jakby odpowiadając na twoje pytanie, to jestem zadowolony i dumny ze swojej twórczości. W sensie takim, że nie, nie mam tak, że któryś numer bym powiedział, o kurde, mogłem tego nie nagrywać, albo w ogóle bym go dzisiaj nie nagrał. Nie 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 nie, tak nie, nie nie, nie ma czegoś takiego. Nie. A kawa, a ty teksty pisałeś sam od początku? Od samego początku. No ja myślę, że artysta raper, który nie pisze swoich tekstów, no yy, to średnio. Okej. Okay. Bo ten tekst jest jednak u Was najważniejszy. Najważniejszy nie? jest tekst. No to dzisiaj już może nie aż tak. Dzisiaj ta muzyka troszeczkę też. Sam mam teraz wiesz kawałek na płytę, który no, pięć lat temu bym go nie nagrał i nie napisał w ogóle, ale też muzyka jest do zabawy. No ja też wiesz. Dokładnie tak. Ja, ja też, ja bardzo też jestem zgadzam. człowiekiem, też myślę, że nie wszystkie teksty muszą być, wiesz. Ultra, e, ważne, ultra wartościowe, tak, tak, ultra tak, jakieś kurde, z wiesz, z jakimś przekazem. Mam też numery w swojej twórczości, które nie, nie mają jakiegoś głębszego przekazu. przekazu. I, i też jakby uważam, że takie numery są potrzebne, nie? Więc... Jasne, to jest, to jest dalej rozrywka, to jest entertainment, to jest zabawa i taka ma być, nie? Dokładnie. Ja też właśnie mnie śmieszę, że czasami takie robienie właśnie strasznie z czegoś sagrum i wiesz i, i stawianie na piedestały, bo to jednak ma bawić nie? Dokładnie. To ma bawić. Z początkujących takich artystów masz kogoś, yy, widzisz, że to będzie duża postać, a jeszcze się nie wybił kogoś takiego obserwujesz, jeszcze w tej chwili może taki? nie aż tak w podziemiu, że jeszcze się nie wybili, bardziej sprawdzam już tych, którzy powiedzmy gdzieś tam yy, Coś tam już yy, Robią, no i my, nie chciałbym tutaj rzucać ksywkami ze względu na to, że komuś e, kogoś mogę pominąć czy coś, natomiast jakby. Ja jestem, żyję z rapu, żyję rapem, więc jakby śledzę scenę naszą muzyczną i właśnie też młodsze osoby i też często podziemie, często do mnie ludzie wysyłają jakieś swoje A rzeczy. A masz takiego kogoś, czy mógłbyś mieć, czy miałeś kiedykolwiek w karierze, że brałeś pod skrzydełko trochę? No tak, bo Tak, tak, mam, mam, mam takie osoby też gdzieś tam, wiesz, mamy można powiedzieć e, wytwórnię swoją, jako jak blat wydajemy rzeczy, więc, więc e, mamy pole do tego, żeby komuś e, gdzieś tam pomocną rękę podać. Eee, wiadomo, nie są to jeszcze, wiesz, nie mamy takich nakładów finansowych jak duże wytwórnie, żeby wiesz, zainwestować w kogoś, a Promować. to jednak w tych czasach tak. jest dosyć eee, ważne, mieć te pieniążki tak. na start. Eee, zresztą ja tak podobnie zrobiłem w steprekord też, ja we mnie na początku jakieś pieniądze zainwestowało w teledyski, w nagrywanie płyty, w bity i tak dalej. Więc jakby. Ludzie mi wysyłają rzeczy na Instagramie, czy na, na maila, ja to sprawdzam, odpiszę w sumie każdemu. Okay. O, w sumie każdemu fajnie. odpiszę jakoś, chociaż wiesz, jednym zdaniem, czy dwoma, że mi się podoba, lub mi się nie podoba, bo, bo myślę, że, że z szacunku do kogoś. Tak, na tego ktoś oczekuje, tak. tak. To jak mam czas, to no czasami wiadomo, nie może nie wszystkim, ale no staram się jakby gdzieś tam odpisywać. No i śledzę tę scenę na tyle, żeby wiedzieć właśnie, o, ten tego warto śledzić, ten może zaprosić go na, na numer, a ten niedługo na pewno wystrzeli wysoko i będzie, i będzie w topce, nie? Dobra, dzięki jeszcze raz. Fajnie, dzięki bardzo. Co mamy, fajna rozmowa. Bardzo fajnie, dziękuję.